witaj w podróży po wiedzę i mądrość oferowanej przez dziedzictwo Marek Aureliusz, który jest przewodnikiem jasnego myślenia w świecie stoicyzmu. W tym filmie na temat jak myśleć jasno i stabilnie stoicyzm wkraczamy do świata, którym spokój stawia czoło współczesnym wyzwaniom. Proszę o zostawienie lubię to, aby wesprzeć tę podróż w filozofię stoicką. Każdy detal tego filmu zasługuje na Twoją uwagę, ponieważ każde słowo Marek Aureliusz to zaproszenie do refleksji, spojrzenie na niepewności współczesnego życia. Ważne jest wchłonięcie każdej nauki, ponieważ ta mądrość daje jasne i racjonalne spojrzenie na przeciwności, co jest cenne w dzisiejszym świecie. Jasność umysłu, skupienie na teraźniejszości i akceptacja tego, co nie kontrolujemy, to filary bardziej zrównoważonego i świadomego życia. Uważne wsłuchanie się w każde słowo Marka Aureliusza to jak otwarcie drzwi do umysłu oświeconego i spokojnego, zdolnego radzić sobie z wyzwaniami z rozwagą i spokojem. Zrozumienie, jak Marek Aureliusz, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli stoicyzmu, podchodził do jasnego myślenia, dostarcza cennych spostrzeżeń na temat radzenia sobie z współczesnymi wyzwaniami. Filozofia stoicka, której był znakomitym obrońcą, proponuje poszukiwanie spokoju umysłowego i emocjonalnego, szczególnie w obliczu przeciwności. Według Marka Aureliusza jasne myślenie wynika z akceptacji tego, co przekracza naszą kontrolę i koncentracji na tym, co znajduje się w naszym zasięgu. W swoim dziele Rozmyślania podkreśla znaczenie kultywowania pełnej uwagi i racjonalności, odrzucając niepokój wywołany niepotrzebnymi zmartwieniami. Te nauki przypominają nam, że spokój umysłu nie wynika z braku problemów, lecz z naszej zdolności do radzenia sobie z nimi z rozwagą i spokojem. Gdy rozmawia o jasnym myśleniu, opiera się na założeniu zrozumienia i akceptacji tego, co wykracza poza nasze możliwości. Argumentuje, że prawdziwa jasność umysłu wynika z umiejętności rozróżnienia między tym, na co możemy mieć wpływ, a tym, co wykracza poza nasze możliwości kontrolowania. Koncentrując naszą uwagę i wysiłki na sferze, na którą mamy wpływ, jesteśmy w stanie radzić sobie z wyzwaniami w sposób bardziej obiektywny i zrównoważony. Ten aspekt rezonuje w dzisiejszych czasach, gdzie niepewność i niestabilność są powszechne, co czyni praktykę spokoju i rozwagi niezbędną dla pełniejszego i bardziej znaczącego życia. W Rozmyślaniach Marek Aureliusz zachęca nas do refleksji nad ważnością skierowania naszej uwagi na teraźniejszość, odrzucenia zmartwień, które są nieistotne lub wykraczają poza nasz wpływ. Zachęca nas do zauważenia, że prawdziwa jasność umysłu pojawia się, gdy utrzymujemy świadome i ścisłe skupienie na sytuacjach, z jakimi się mierzymy, nie pozwalając zbędnym zmartwieniom przyćmić naszego widzenia. To starożytne nauczanie zyskuje szczególne znaczenie w dzisiejszych czasach, gdzie rozproszenie i rozproszenie umysłu są powszechne, wymagając powrotu do praktyki rozwagi i pełnej uwagi. Jego filozofia jasnego myślenia to wezwanie do praktykowania spokoju i rozwagi. Zachęca nas do rozpoznania, że prawdziwa jasność umysłu rozwija się, gdy akceptujemy granice naszej kontroli i koncentrujemy się na tym, co możemy wpływać. To stoickie podejście, stosowane w dzisiejszych czasach, oferuje ścieżkę do radzenia sobie z niepewnością i złożonością współczesnego bytu. Przyjęcie bardziej świadomego i zrównoważonego podejścia pozwala nam radzić sobie z współczesnymi wyzwaniami z większym spokojem i mądrością. Nauki Marek Aureliusz na temat jasnego myślenia stanowią ponadczasowe wytyczne do nawigowania przez życie. Jego nacisk na poszukiwanie spokoju wobec przeciwności, akceptację tego, czego nie kontrolujemy i skoncentrowanie się na tym, na co możemy mieć wpływ, nadal stanowi przewodnik mądrości dla tych, którzy chcą stawić czoło wyzwaniom współczesnego życia z większą rozwagą i spokojem wewnętrznym. Perspektywa Marek Aureliusz dotycząca jasnego myślenia zakorzeniona jest w praktyce cnoty i akceptacji naturalnego biegu życia. Zaprasza nas do refleksji nad efemerycznością i zmiennością sytuacji, zachęcając do zrozumienia, że nadmierne zmartwienie się przyszłością lub przeszłością przeszkadza w kluczowej jasności umysłu potrzebnej do radzenia sobie z teraźniejszością. Skupienie się na chwili obecnej i tym, co znajduje się w naszym kręgu wpływu, pozwala nam działać z mądrością, rozwagą i spokojem, nawet w obliczu wyzwań. W swoim podejściu do jasnego myślenia propaguje praktykę cnoty jako zasadnicze fundamenty DLA jasności umysłu. Zachęca nas do zrozumienia, że poszukiwanie równowagi moralnej i etycznej jest kluczowe DLA rozwoju lśniącego umysłu. Poprzez priorytetowe traktowanie praktyki cnót, takich jak odwaga, sprawiedliwość i umiarkowanie,
tworzymy solidne fundamenty DLA jasności umysłowej. Rzymski filozof skłania nas do kontemplacji nad przemijającą i ulotną naturą istnienia. Zachęca nas do uznania przemijalności sytuacji, promując zrozumienie, że nadmierne zmartwienie się tym, co jeszcze nie nastąpiło lub już minęło, przyćmiewa jasność umysłu. Zbytnie skupienie się na przeszłości lub przyszłości odwraca naszą uwagę od teraźniejszości, co sprawia, że jesteśmy mniej zdolni działać z rozwagą i spokojem w obliczu bieżących sytuacji. Poprzez skoncentrowanie się na teraźniejszości sugeruję, byśmy skierowali naszą energię i uwagę na to, co znajduje się pod naszą kontrolą. Podkreśla ważność zrozumienia, że pewne aspekty życia wykraczają poza nasze wpływy, a zaakceptowanie tej rzeczywistości daje nam zdolność do mądrego działania w zakresie tego, na co faktycznie możemy mieć wpływ. Ta postawa promuje wewnętrzny spokój, który pomaga nam radzić sobie z wyzwaniami i niepewnościami w sposób bardziej zrównoważony. Podejście Marek Aureliusz do jasnego myślenia to zaproszenie do praktyki obecności i świadomej kontroli nad zmartwieniami, które zaciemniają nasz umysł. Wyzwala nas, aby żyć w teraźniejszości, doskonaląc naszą zdolność do rozwagi i spokoju w obliczu zmienności życia. Poprzez kultywowanie świadomości obecnego momentu i tego, co możemy faktycznie wpływać, osiągamy mądrzejsze i bardziej zrównoważone podejście do stawiania czoła wyzwaniom. Wizja Marek Aureliusz dotycząca jasnego myślenia oferuje nam drogę do radzenia sobie z złożonością istnienia. Poprzez kultywowanie praktyki cnoty, zrozumienie przemijalności sytuacji i skupienie się na teraźniejszości jesteśmy w stanie działać z mądrością, rozwagą i spokojem, nawet w obliczu trudnych sytuacji, co pozwala nam żyć świadomie i znacząco. Spuścizna stoickiej mądrości, przekazana przez Marek Aureliusz, podkreśla znaczenie kultywowania cnoty i zachowania spokoju w obliczu przeciwności. Filozofia stoicka poprzez swoje zasady zachęca nas do postrzegania trudności jako okazji do wzmocnienia umysłu i doskonalenia naszej zdolności do jasnego i obiektywnego myślenia. Stoicyzm proponuje praktykę racjonalnego rozróżniania, zachęcając do unikania impulsywnych reakcji na wydarzenia, co pozwala na spokojne i racjonalne podejście do wyzwań, które się pojawiają. Jego filozofia podkreśla, że cnota jest fundamentem pełnego i znaczącego życia. Kultywowanie cnot, takich jak odwaga, mądrość i sprawiedliwość, jest uważane za kluczowe DLA jasności umysłu i stabilności emocjonalnej. Ta perspektywa zachęca do zrozumienia, że prawdziwa siła tkwi w ciągłej praktyce cnoty, umożliwiając nam radzenie sobie z przeciwnościami w spokoju i równowadze. Marek Aureliusz inspiruje nas, byśmy widzieli trudności jako szansę do rozwoju. Przypomina nam, że to w trudnych momentach mamy szansę wzmocnić nasz umysł i kształtować nasze zdolności jasnego i celowego myślenia. Zamiast ulegać przeciwnościom, zachęca nas do postrzegania ich jako cenne lekcje, które kształtują nasz charakter i poszerzają naszą mądrość. Racjonalne rozróżnianie proponowane przez stoicyzm zachęca do unikania impulsywnych reakcji na zdarzenia. Marek Aureliusz zachęca nas do przyjęcia bardziej spokojnej i racjonalnej postawy w obliczu wyzwań, które pojawiają się w naszym życiu. Odpierając pokusę pochopnych reakcji, tworzymy miejsce DLA bardziej przemyślanej i zrównoważonej analizy, która pozwala nam radzić sobie z trudnościami z większą jasnością i stanowczością. Poprzez kultywowanie cnoty, zrozumienie trudności jako okazji do wzrostu i przyjęcie racjonalnego rozróżniania, jesteśmy w stanie zachować spokój w obliczu wyzwań. To nie tylko wzmacnia nasz umysł, ale także doskonali naszą zdolność myślenia jasno i celowo, prowadząc nas do życia mądrzej i bardziej zrównoważonej. Marek Aureliusz podkreśla niezbędność ćwiczenia samokontroli i samodyscypliny DLA osiągnięcia jasnego umysłu. Zaprasza nas do skoncentrowania uwagi na tym, co jest pod naszą kontrolą, świadomości, że niepohamowane emocje i zmartwienia o to, co nie do opanowania, zaciemniają klarowność myślenia. Poprzez kultywowanie akceptacji i spokoju wobec tego, co nie może być zmienione, tworzymy przestrzeń DLA skupienia się na tym, na co możemy mieć wpływ, co umożliwia bardziej klarowne i obiektywne podejście do wyzwań. Marek Aureliusz, jako jeden z głównych przedstawicieli stoicyzmu, podkreśla znaczenie kontrolowania naszych reakcji i emocji. Przypomina nam, że klarowny umysł wyłania się, gdy ćwiczymy kontrolę nad naszymi impulsami i staramy się zachować spokój w trudnych sytuacjach. Filozof zachęca do rozróżniania między tym, co znajduje się w naszej mocy, a tym, co nie.
podkreśla, że obsesja wydarzeniami poza naszą kontrolą stanowi przeszkodę DLA jasności umysłowej. Poprzez kultywowanie akceptacji sytuacji, które nie możemy zmienić, otwieramy się na skoncentrowanie uwagi na tym, co możemy wpływać, co umożliwia bardziej obiektywne i świadome podejście do wyzwań. Praktyka samokontroli i samodyscypliny proponowana przez Marek Aureliusz nie polega na tłumieniu emocji, lecz na zrozumieniu ich i kierowaniu energią w sposób konstruktywny. Poprzez kultywowanie akceptacji i spokoju wobec tego, czego nie możemy zmienić, stajemy się zdolni skoncentrować wysiłki na tym, co znajduje się pod naszą kontrolą, co prowadzi do bardziej klarownego i rozważnego podejścia do trudnych sytuacji. Marek Aureliusz nakłania nas do rozwijania samokontroli i samodyscypliny jako podstaw DLA jasnego umysłu. Jego przesłanie zachęca nas do kultywowania akceptacji i spokoju wobec tego, co nie do opanowania, skupiając naszą uwagę na tym, na co możemy wpływać. To podejście pozwala nam podejść do wyzwań z większą jasnością i obiektywnością, promując bardziej zrównoważony i świadomy sposób życia. Podejście Marka Aureliusza do jasnego myślenia przypomina nam, że poszukiwanie spokoju umysłu to nieustanny wysiłek, który wymaga codziennej pracy. Zachęca nas do rozwijania bardziej wyważonego i racjonalnego spojrzenia na okoliczności, odrzucając szkodliwy wpływ niepohamowanych emocji. Poprzez zachowanie spokojnej i skoncentrowanej postawy na teraźniejszość jesteśmy zdolni podejmować bardziej świadome decyzje zgodne z zasadami stoicyzmu. Cesarz filozof przypomina nam, że osiągnięcie spokoju umysłu to niezwykle trudna podróż. To codzienny proces, który wymaga refleksji i samokontroli, ponieważ stale stajemy w obliczu emocji i sytuacji, które mogą zakłócić naszą równowagę. Zachęca nas do przyjęcia bardziej wyważonego i racjonalnego spojrzenia na okoliczności, odrzucając chaos niepohamowanych emocji i skupiając naszą uwagę na rozważnym i świadomym zrozumieniu wydarzeń. Poprzez utrzymanie spokojnego umysłu skoncentrowanego na teraźniejszości jesteśmy w stanie podejmować decyzje zgodne z zasadami stoicyzmu, uwzględniające spokój, etykę i poszukiwanie prawdy. Marek Aureliusz wyzwala nas do praktykowania spokoju umysłu, nawet w obliczu zmian życiowych. Przypomina, że skupienie się na teraźniejszości jest kluczowe, aby uniknąć niepotrzebnych rozproszeń i zmartwień. To pozwala nam działać w bardziej świadomy i przemyślany sposób, zgodnie z wartościami stoicyzmu, opanowanie i rozwaga. Wizja Marek Aureliusz na temat jasnego myślenia przypomina, że poszukiwanie spokoju umysłu to nieustające wyzwanie, które wymaga codziennej pracy. Zachęca do rozwijania bardziej wyważonego i racjonalnego spojrzenia na okoliczności, odrzucając szkodliwy wpływ niepohamowanych emocji. Poprzez utrzymanie skupienia umysłu na teraźniejszości jesteśmy zdolni podejmować decyzje bardziej świadome, zgodne z zasadami stoicyzmu, prowadząc do bardziej świadomego, przemyślanego i spokojnego życia. Podsumowując, Marek Aureliusz przekazał nam cenny filozoficzny spadek dotyczący klarowności umysłu, kładąc nacisk na znaczenie zachowania spokoju w obliczu zmienności życia. Jego mądrość zachęca nas do pielęgnowania akceptacji tego, czego nie możemy zmienić, oraz skupienia się na tym, nad czym mamy kontrolę, co umożliwia jasne, zrównoważone i racjonalne myślenie, nawet w obliczu najbardziej wymagających sytuacji. Filozoficzne dziedzictwo Marek Aureliusz, jednego z głównych przedstawicieli stoicyzmu, rozbrzmiewa przez wieki dzięki jego naciskowi na spokój umysłu. Uczy on, że prawdziwa klarowność myślenia wynika z akceptacji okoliczności wykraczających poza naszą kontrolę. Poprzez zaakceptowanie tego jesteśmy w stanie skupić uwagę na tym, co jest w zasięgu naszych możliwości, co umożliwia bardziej zrównoważone i racjonalne podejście do wyzwań. Mądrość Marek Aureliusz stawia przed nami wyzwanie pielęgnowania spokoju w obliczu trudności. Zachęca on do zrozumienia, że klarowność umysłu nie oznacza braku wyzwań, lecz stałą praktykę wymagającą akceptacji i skupienia się na tym, co możemy kontrolować. Przyjmując takie podejście, rozwijamy jasne myślenie, skupione na teraźniejszości i jesteśmy lepiej przygotowani do radzenia sobie z trudnościami życiowymi. Filozofia Marek Aureliusz oferuje nam mapę do życia o klarownym i zrównoważonym umyśle. Pielęgnując spokój, akceptując to, czego nie możemy zmienić i skupiając uwagę na tym, co znajduje się pod naszą kontrolą, jesteśmy w stanie stawić czoła wyzwaniom z racjonalnym i zrównoważonym myśleniem, niezależnie od okoliczności. Bardzo dziękuję za poświęcenie czasu na ten film.
Dzielenie się tym materiałem otwiera drzwi do podróży osobistego rozwoju i mądrości. Każda nauka Marek Aureliusz na temat klarowności umysłu i stoicyzmu oferuje cenne lekcje DLA współczesnego życia. Dzięki udostępnieniu tego filmu dajesz innym szansę na związanie się z ponadczasową filozofią, która może być przewodnikiem w obliczu współczesnych niepewności i wyzwań. Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu, który pojawi się na ekranie, poszerzając wiedzę na ten inspirujący temat. Dziękuję za wsparcie i możliwość podzielenia się tą podróżą nauki.